Pan taki co się stało? Pan taki zatroskany. Słucham? Taki pan zatroskany. Nie, twarz mam po prostu. A, po prostu, dobrze, no. Dobrze. Bardzo mi miło, że się ze mną przejedziesz. Powiem ci szczerze, że jesteś bardzo wymagającym rozmówcą, bardzo płodnym i bardzo dużo u ciebie się dzieje i bardzo dużo się wypowiadasz. Zaczniemy może od spotkania, które miało miejsce wczoraj z Janem Śpiewakiem. Tak. To była forma dyskusji? Znaczy, to spotkanie prowadził profesor Śpiewak. Profesor Śpiewak, przepraszam. Jan Śpiewak był akurat również obecny, natomiast no, siedział... Czeski po stronie publiczności. Czeski błąd. To spotkanie od ludzi z kryjówek, od słów Józefa Tischnera się wzięło. Czy ty przez to, co piszesz, jak piszesz, czujesz się, że stałeś się takim ekspertem w tej dziedzinie relacji pomiędzy Polakami a Żydami? Nie. Znaczy, wiesz, ja coś przeczytałem i coś wiem na ten temat, prawda? Natomiast ja raczej pasożytuję na pracę ekspertów od tych relacji i wczoraj w Żichu, w Żydowskim Instytucie Historycznym była cała rzesza ludzi, którzy wiedzą na ten temat o wiele więcej ode mnie, prawda? I ja jestem, wiesz, tylko pisarzem od opowiadania historii i tak jak powiedziałem, właśnie pasożytuję na ich pracy historycznej, na materiałach, które Żydowski Instytut Historyczny gromadzi, opracowuje i daje światu, prawda? Bo ja się zastanawiam, bo my jesteśmy prawie że rówieśnikami. Wychowywaliśmy się w latach 80. w takim micie Polaków, bohaterów. Wiadomo, że wtedy były dwa kanały w telewizji i 3 stacje radiowe. Przekaz był bardzo jednolity i zastanawiam się, jak tutaj dojść do prawdy i jak ty jako pisarz zdobywasz te informacje i te rzeczy, z którymi my nie byliśmy specjalnie za pan brat i też nie mogliśmy być, bo nikt nam tej wiedzy nie chciał serwować. Wiesz co, ja zacznę może od tego, że ja się przede wszystkim wychowywałem w trochę innych... w świecie trochę innego mitu, o, tak mogę powiedzieć, ponieważ... Na Śląsku to w ogóle wyglądało trochę inaczej. Ja od dziecka wiedziałem, nie wiem, od mojego dziadka czy od rodziców, że ta historia, której uczą mnie w szkole, to nie ma wiele wspólnego z prawdą, prawda? I tej nieufności wobec oficjalnych narracji nauczono mnie w zasadzie od zawsze. To jest jakiś mój odruch, taki brak zaufania do narodowych mitów. No a wiesz, z drugiej strony materiał dotyczący, jeśli mówimy już o stosunkach polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej, ten materiał wspomnieniowy albo również historyczny gromadzony przez Oneg Szabat, który później jest teraz wydawany przez Żich jako archiwum Ringelbluma. Tam jest zresztą w Żichu teraz niezwykła, bardzo poruszająca wystawa na temat archiwum Ringelbluma, którą warto zobaczyć. To, wiesz, to są te dokumenty na temat życia w getcie i zagłady gromadzone przez paru bardzo odważnych ludzi, którzy byli zamknięci w getcie i w tym czasie zajęli się dokumentowaniem tego, co się z nimi dzieje. Następnie to archiwum zostało przez nich przed likwidacją getta ukryte. W bańkach po mleku, zakopane tam. Ale może pojedziemy w tamte rejony. Możemy pojechać, tylko nie wiem po co, bo tam nic nie ma, nie? Z tego, wiesz, getto i ten żydowski świat, ta żydowska Warszawa została tylko w pamięci. I to wczoraj o tym profesor Śpiewak bardzo ładnie powiedział, że jeśli oni, Żydzi, chcą wygrać z Niemcami tę wojnę, to mogą ją wygrać tylko przez pamięć, pamiętając o tym świecie, którego już teraz nie ma. Bo jakby jednym z elementów z tego strasznego planu zagłady było nie tylko zabicie ludzi, wymazanie, ale wymazanie, tak, żeby zniknęli, prawda? No i to dlatego jakby, wiesz, Ringelblum i jego współpracownicy z Oneg Szabat, oni tak naprawdę toczyli wojnę. To była bitwa. To, co oni robili, pamiętając, spisując wszystko, co się dało na temat, dokumentując życie w getcie. Zresztą nie całe to archiwum ocalało tam i jedna bardzo duża część nie ocalała, ale to, co im się udało, wiesz, ukryć, zakopać w tych bańkach po mleku i co zostało tam potem, jeśli dobrze pamiętam, w 1946 roku wyciągniętej w pieczołowitej pracy, rozkonserwowanej i dane światu, no to była ich walka po prostu, ich wojna. No i. Dlaczego? Czy Polacy w ogóle umieją rozmawiać na ten temat? Nie. Czy my po prostu traktujemy siebie jako naród jednak ten na piedestale? My byliśmy zawsze dobrzy, zawsze szlachetni i trudno nam tą prawdę akceptować, która, no, było wiele przypadków oczywiście szlachetnej postawy, ale też zdarzały się... Polacy to jest bardzo szeroki zbiór. To jest bardzo szeroki zbiór i Polacy są bardzo różni, mają bardzo różne postawy wobec tego, więc może zostawmy Polaków, ale możemy powiedzieć o jakiejś dominującej w Polsce historycznej świadomości, prawda? I ta historyczna samoświadomość Polaków jest moim zdaniem głęboko zafałszowana. To znaczy Polacy żyją w fałszywej świadomości na temat swojego udziału w zagładzie. To potem prowadzi do bardzo żywiołowej dyskusji i wiesz, jakiejś niechęci ze strony środowisk żydowskich. No i to się niestety nakręca się ten mechanizm. A czy jest jakiś, według ciebie, literata, który ma dość bogatą wyobraźnię, czy ty masz jakiś pomysł na to, a, jak to się potoczy, b, jak możemy z tego impasu wyjść? Nie, wiesz, ja jestem facetem, który opowiada historię o przeszłości. Ja nie planuję przyszłości, a już na pewno nie mam żadnych recept. Mogę czasem obserwować rzeczywistość i postawić jakąś diagnozę, ale nie jestem technologiem społecznym, który by powiedział, w jaki sposób można zmienić coś tak trudnego do zmiany, jak, wiesz, społeczna świadomość historyczna. No, bo Lania Fogerman, który też wczoraj był na tym spotkaniu, napisał coś w swojej autobiografii, napisał coś bardzo ładnego, czy powiedział w którymś z wywiadów, nie wiem nawet. To znaczy, że polski antysemityzm nie jest problemem Żydów, bo on już Żydom nie szkodzi. W Polsce Żydów praktycznie nie ma. On Żydów już nie dotyka i nie krzywdzi. Polski antysemityzm jest problemem Polaków, bo on zatruwa polską duszę. On wyrządza krzywdę przede wszystkim Polakom, bo Polacy, żyjąc na przykład w tej fałszywej świadomości na temat swojego udziału w zagładzie, nie rozpoznają świata wokół siebie. Jak jesteś w fałszywej świadomości, jak, wiesz, jak ci się wydaje, że, nie wiem, gdyby ci się wydawało teraz, że jesteś 15-latką. Taki syndrom sztokholmski? No, własny? Nie, czy sztokholmski, no, ale... Że sami siebie zamęczamy ze sobą? No i to jakoś można potem psychoanalitycznie rozkładać, prawda? Jak coś bardzo głęboko wypieramy, jakąś traumatyczną przeszłość, jak ją bardzo głęboko i skutecznie wyprzemy, no to ona potem jakoś wychodzi. Ona, myślę, że gdzieś wychodzi, wiesz, Czy udział w zagładzie może być jakoś u bardzo dalekich źródeł powstania polskiej klasy średniej, wiesz, po II wojnie światowej. No to są bardzo trudne rzeczy i bardzo ciężkie. Ja nie mam żadnych rozwiązań tutaj. Ja nie mogę powiedzieć, zróbmy tak, będzie lepiej, będzie dobrze, będzie inaczej. Co do czego mam jednak pewność, to, że trwanie w tym nieprawdziwym micie na temat polskiej niewinności i niepokalania podczas II wojny światowej ma bardzo złe konsekwencje. Poczekaj, bo wiesz co, mój wydawca postanowił teraz się wtrącić do naszej rozmowy i ja stąd zrobiłem tą głupią minę, dobrze. Bo nie potrafię podzielić, nie mam takiej podzielności uwagi. Prowadź, słuchaj Twardocha i jeszcze zadawaj konkretne pytania. Myślę, żeby prowadzenie zostało na pierwszym wiesz, że w redakcji są zakłady kto pierwszy i niestety ja jestem na czele stawki, buchmacherzy już na mnie zakładów nie przyjmują. Dobrze, Szczepan, możemy rozmawiać jeszcze dwa pytania mam o książkach, a potem chciałbym Twardocha trochę odtwardochowić. Dobra? Dobrze. Panie szanowny, czy jak pan pisał Króla, to miał już pan w głowie to, że powstanie królestwo? Że zostawiasz sobie taką furtkę, że jednak będzie kontynuacja losów? Nie od samego początku, ale dość pod koniec pracy nad książką rzeczywiście ten pomysł się jakoś tam pojawił, żeby w tę stronę pójść z powodów dość złożonych. Nie wiem, czy to mam komercyjny czas, żeby... Sequel. Wiesz co... Nie, no tak, jakoś pewnie też. No to jest w końcu mój zawód, nie? Ta praca, więc... Ja tutaj się absolutnie komercyjnych motywacji w ogóle do pisania nie wypieram, ponieważ ja piszę dla pieniędzy, no przecież to jest mój zawód. Jesteś jednym z niewielu literatów, którzy tak wprost o tym mówią i to jest bardzo dla mnie szlachetne. Może inni nie piszą dla pieniędzy, może inni piszą z jakiegoś innego powodu, wiesz, to ja nie wkraczam jakby w motywację moich kolegów po pisarzy. Czy wy jak środowisko hip-hopowe macie, bo ja teraz... Ale mówiąc do mnie wy pisarze, literaci. Czy wy często wchodzicie między sobą w dyskurs? Są takie disy, wzajemne publiczne oczernianie? Nie, myślę, że nie. Ja w ogóle uważam, że pisarz powinien być nieprzesadnie zainteresowany twórczością kolegów. Tak. Ale może z drugiej strony właśnie znowu widzisz, bo powiedziałem coś, co brzmi jakbym miał jakąś receptę dla wszystkich. Nie, to za dużo. Ja uważam, że ja nie powinienem być przesadnie zainteresowany innymi pisarzami. Ale czytujesz kolegów? Wiesz co, no, czytam książki, nie? A ktoś te książki napisał, więc w tym sensie mogę powiedzieć, że czytuję kolegów po piórze. Bardzo mało czytam polskiej literatury. Głównie czytuję polskie książki, to czytuję moich przyjaciół, których chcę czytać, bo są moimi przyjaciółmi, a też uważam, że oprócz tego, że są moimi przyjaciółmi, to dobrze piszą, no, dlatego ich czytać lubię i chcę. Ale nie mam poczucia, jeśli taka jest intencja tego, o co pytasz, to ja nie mam poczucia przynależności do jakiegoś, wiesz, środowiska, grupy. Tutaj to jest zawód, który się uprawia samotnie i w relacji raczej z czytelnikiem niż z kolegami po piórze. To jest... Mój kolega robił wywiad kiedyś z Paulo Coelho. Zaczął z nim rozmawiać. I Paulo Coelho był tym Paulo Coelho, którego znamy z literatury, z jego spotkań z czytelnikami i w pewnym momencie on zdał sobie sprawę, że przecież ten wywiad będzie absolutnie bez fajerwerków. Nie pojawi się nic, czego nie czytali i nie słyszeli od Paulo Coelho. Czyli on tam o tej rzeczy, o alchemii, te piardy, których nikt nie chce słuchać. I w pewnym momencie on rzucił Paulo Coelho, a Flamengo wczoraj przegrało mecz. I Paulo Coelho zaczął przeklinać, awanturować się, podniecony, wiesz, tą łysinę, zaczął klepać się po głowie i mówi, jak to jest możliwe, sędzia chuj i tak dalej. I teraz pytanie jest do ciebie. Ty tak możesz mówić o tym? A ja powiedziałem nie, bo ja to bardziej... W ogóle nie wymawiam litery J. Bardziej chciałem wiedzieć, czy ja też tak mogę, ale... Jak chcesz, to tak. W takim razie, teraz otwieramy Twardocha. O co ja miałbym zapytać ciebie, żebyś naprawdę wyszedł z tej pozy literata, żeby się rozczochrał włos... Ja nie mam żadnej pozy literata. Proszę. O co byś mnie musiał zapytać? Tak. Nie, no jest parę takich zapalnych tematów, ale właśnie dlatego, że one są zapalne, to ci nie powiem jakich. Nie? No jesteśmy kumplami. Nie, no wcale nie jesteśmy. Pierwszy raz w życiu się widzimy, no bez jaj. Ale piłka nożna? Nie, niestety nie. Ale nad czym jakoś bardzo ubolewam, bo wiesz, no, rodzinnie i pod każdym innym względem powinienem być kibicem Ruchu Chorzów, bo w mojej rodzinie się kibicuje Ruchowi od pokoleń, czyli w zasadzie od początku Ruchu, natomiast mnie niestety ten ta namiętność nie została dana. No, ja nie jestem w stanie obejrzeć meczu piłki nożnej od początku do końca. Czyli rozumiem, że kogoś z twojej rodziny, gdybym zapytał, dlaczego Szczepan nie kibicuje, tak, tak, to wtedy była agresja i nerwy. Rozumiem. Tak, mój tata zawsze ubolewał nad tym, że nie jest w stanie z synem pierworodnym i jedynym zresztą obejrzeć meczu w całości. On jest dziwny, to pisarz. Ale pasjonujesz się sportami walki. Tutaj to nie jest żadna tajemnica. Tak. Sam myślałeś kiedyś o tym, żeby z kimś się zmierzyć? Wiesz co, miła pani przed audycją właśnie mi zamalowała podbite oko dzisiaj, więc... Czyli Twardoch dostał wczoraj bardzo intensywna literacka dysputa. Przedwczoraj, tak, ale niestety, wiesz, jak się zaczęło zajmować sportami walki po 30, to zwykle sparingi się niestety właśnie tak kończą. A czy wybierasz sobie... Kogo wybierasz sobie na sparing partnerów? Wiesz co, nie, no to już jak to tam w klubie, jak się trafi z kimś, kto jest, wiesz, w mojej kategorii wagowej, a też reprezentuje poziom taki, że nie zabije mnie w ciągu pierwszych 10 sekund, no to możemy sobie posparować. Nie? No, przecież z zawodowcem ani z prawdziwym sportowcem do ringu nie wejdę, bo to nie ma sensu. No. On nic z tego nie będzie miał, poza tym, że mi sklepie, wiesz, miskę, a ja się też niczego nie nauczę i tak dalej. Nie? Więc ja to raczej do ringu z amatorami wchodzę, takimi jak ja. A muzyki słuchasz? No zdarza mi się, no. No czego słuchasz? Ja cię będę męczył, takie zwykłe pytanie. Co jeszcze pan Twardoch? Czego słucham? No, ostatnio. Słońców słucham bardzo dużo. Waitsa słucham, Cave'a słucham. Znowu mój, kiedy powiedziałeś Stonesi, zaczął mówić mój wydawca. Nie powiedziałem Stonesi, Słonsi. Słonsi, no widzisz, pomyślałem, Boże, przecież oni już tworzą od 60 lat, oni nie żyją, oni mają w sumie 400 lat. Ja Stonesów nigdy jakoś właśnie nie... Jak byłem nastolatkiem, to miałem taki 3-letni okres słuchania Doorsów i marzenia o byciu Jimem Morrisonem, ale Jimem Morrisonem nie zostałem. Ale widziałem twoją fryzurę z ala wczesny Twardoch, to tam był trochę taki Jim Morrison. No, taki 30 kg grubszy. Chociaż on też się roztył w swoim czasie, więc dobrze. Czyli The Doors... Ale to kiedyś, nie? Doorsów kiedyś. Teraz to jakoś mi się trochę... Teraz to Swansea, Waits, Cave... Ale to akurat tacy ludzie, z których treści, które wyśpiewują, można się poważnie zainspirować i też są takimi. No jeśli chodzi, wiesz, o treści u Słońców, to nieprzesadny. Nie? No ale Waits tak, Cave tak, jak najbardziej, tak. To są storytellerzy. Czy ty miałeś jakieś propozycje a propos, żeby zagospodarować ciebie na innym polu niż pisarstwo? Że ktoś na przykład zgłosił się do ciebie, bo wiem, że będzie coś związanego z Królem w tym roku. Serial. Będzie serial. To znaczy on nie będzie w tym roku. W tym roku są za 2 tygodnie się zaczynają zdjęcia, czy tam za 3 tygodnie się zaczynają zdjęcia, a serial będzie za jakiś czas. A myślisz, że to jest nobilitacja dla ciebie? W sensie ucieszyły, nie chodzi tutaj o finansowe aspekty, tylko czy ucieszyłeś się? Jasne, że tak. Nie? Wiesz, tak, no pewnie, że tak. To jest jakby dodatkowy odbiorca moich treści, nie? A ja piszę dla ludzi, piszę, żeby ktoś mnie czytał, piszę, żeby ktoś słuchał moich historii. Teraz wchodząc jakby na nowe pole eksploatacji, to... Będę miał więcej odbiorców, no ja chcę mieć dużo odbiorców, na tym polega mój zawód. A zagwarantowałeś sobie na przykład pracę przy scenariuszu, czy pozwalasz, żeby profesjonaliści się tym zajęli? Nie, no napisałem 3 odcinki, pracowałem też nad pozostałymi, jestem też współautorem formatu, mówiąc tak najogólniej, jak to tam brzmi w jakichś umowach, także tak, ja pracuję przy tym serialu od samego początku i do końca będę przy nim pracował. Czyli nie będzie tak jak z Sapkowskim i z autorami gry? Nie. Dobrze, bardzo się cieszę. Jeżeli spotkacie Szczepana Twardocha, to nie prowokujcie na solo, bo może się to źle skończyć. Ten człowiek wie, jak uderzać. Dla Szczepana Twardocha przede wszystkim. Mój drogi, to ja w takim razie czekam na serial i mam nadzieję, że niedługo się również spotkamy i porozmawiamy o kolejnej pozycji literackiej. Pracujesz intensywnie nad czymś? Zawsze pracuję. Masz reżim taki, gdzie jak wygląda twój dzień, że zawsze masz te kilka godzin przeznaczone na research, na książkę? No nie, no moja praca się składa z różnych rzeczy, nie tylko z researchu i z książki, ale tak. Było mi bardzo miło i ja się cieszę, że w pewnym momencie pojawił się na twojej twarzy niczym nieskrępowany uśmiech. Dziękuję Ci bardzo. Starałem się od pierwszego zdania, mimo że temat był poważny. Trzymaj się. Dziękuję. Szczepan Twardoch. Największy fighter wśród literatów. Twardoch Coelho. Czekam na tę walkę. Jest nowi.